Eliza Michalik, program Nie ma żartów. Dobry wieczór Państwu. Dziś Państwa i moim gościem jest pan profesor Witold Kierzun. Nie tylko profesor nauk ekonomicznych, polski teoretyk zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ale także były żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego, co przy dzisiejszej dacie, jak sądzę, jest nie bez znaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Chciałam pana zapytać, jak pan jako osoba, która kiedyś rzeczywiście również walczyła o niepodległość, ocenia te dzisiejsze zajścia, to co pokazują wszystkie telewizje, co się działo na ulicach Warszawy? No więc tak, szczerze powiedziawszy, to ja nie bardzo dokładnie oglądałem, także nie znam szczegółów tego, ale generalnie rzecz biorąc, oczywiście jestem przeciwny robienia tego typu awantur. To znaczy ja osobiście uważam, że święto niepodległości powinno być tak u nas celebrowane, jak się celebruje na przykład w Stanach Zjednoczonych, w których wiele lat mieszkałem, gdzie w każdej najmniejszej miejscowości są piękne pochody. Pochody rozmaitych ludzi, rozmaitej specjalności. No, atmosfera jest radości, atmosfera jest uczczenia, prawda, tej wspaniałej rocznicy. Więc ja osobiście uważam, że sytuacja taka, w której w tych pochodach, prawda, okazuje się, że są jakieś akty polegające na tym, że no coś się tam pali, coś ludzie się zaczynają bić, zaczynają, prawda, wygłaszać jakieś hasła niesłychanie, prawda, bojowe, wzywające, prawda, do jakiegoś jakiejś sytuacji konfliktowej, to moim zdaniem to nie jest właściwe. No ale tak jak się orientuję, to założenie chyba było zupełnie inne, prawda, w założeniu to... A skończyło się jak zwykle. To miał być, prawda, bardzo spokojny, bardzo taki elegancki, powiedziałbym, takie zamanifestowanie swojej postawy patriotycznej. Także moim zdaniem to jest smutne, że to się tak skończyło. No, panie profesorze, a co pan sądzi o tych hasłach, które są podnoszone przez narodowców na przykład, że Polska nie jest w tej chwili niepodległa, że w tej chwili walka o niepodległość dopiero przed nami? No wiecie, muszę powiedzieć, że są pewne elementy prawdziwe tego hasła, dlatego że my, jeśli chodzi o niepodległość ekonomiczną, no to jesteśmy raczej krajem podległym. Nasza struktura ekonomiczna nie jest strukturą takich krajów, jak ta pierwsza piętnastka, prawda, Unii Europejskiej, natomiast nasza struktura jest bardzo podobna do struktury krajów neokolonialnych, afrykańskich, nawet bardzo podobno. No, mamy olbrzymią większość, prawda, banków, mamy 60 parę banków, z tego tylko 3 banki są polskie, podczas kiedy w Niemczech jest 6% banków zagranicznych, we Francji jest 10%, w Danii jest 20%. Podobna sytuacja jest z wielkim handlem, no super same są wszystkie, prawie że wszystkie są zagraniczne. No, podobna historia jest z wielkimi przedsiębiorstwami o wysokiej technice. W gruncie rzeczy my mamy mniej więcej na największych, prawda, 100 mamy 30 parę procent. Panie profesorze, a dlaczego tak jest? Bo ja czytałam jakiś czas temu pana wywiad na portalu wpolityce.pl, który zrobił na mnie no duże wrażenie, bo pan powiedział, że praktycznie rzecz biorąc nie jesteśmy u siebie, jesteśmy w kieszeni kapitału zagranicznego. I ja się zastanawiam, tylko w Polsce nie ma zakazów tworzenia polskich supermarketów, polskich firm, polskich banków. Dlaczego Polacy ich nie tworzą, tylko pozwalają, żeby kapitał zagraniczny miał większość udziałów? Na tym dowcip polega, że myśmy reprezentowali dość wysoki poziom. Poziom naszej produkcji był, to absolutnie odpowiada prawdzie, bo we wszystkich danych statystycznych amerykańskich, francuskich, angielskich zaczynaliśmy od 12 miejsca, prawda? No ale to był problem, prawda, zupełnie nonsensownej prywatyzacji. Masy przedsiębiorstw było kupionych po to, żeby je zlikwidować, żeby one nie były konkurencyjne. No a poza tym zlikwidowało się masę przedsiębiorstw, prawda, no,
za niezwykle niską cenę. One weszły, stały się własnością zagraniczną. No i w tej chwili odbudowanie tego to nie jest takie proste, no bo na to oczywiście potrzeba jednak kapitału. I tutaj ta teza, prawda, o braku samodzielności, znaczy pełnej niepodległości ekonomicznej jest absolutnie słuszna. Tylko ja mam jednak wrażenie, że narodowcy i ludzie, którzy, no tak Jarosław Kaczyński, chcieliby walczyć w jakiś taki sposób, nakładając jakieś kary na przedsiębiorców, należałoby powiedzieć, to jest zła odpowiedź na dobre pytanie. Nie, moja teza jest bardzo jednostronna, to znaczy jest konieczna, prawda, odpowiednia mobilizacja inwestycyjna, a poza tym przyjęcie jednak takiej zasady, że no na przykład Warszawa nie kupuje autobusy, prawda, Mercedesy, a kupuje polskie Solarysy, prawda. No jest paradoksalna sytuacja, że my kupujemy Mercedesy, a nie kupują Solarysy, więc po prostu wszystko robić, żeby starać się jednak wyrównać. To znaczy nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w tej chwili wielkie przedsiębiorstwa noszą charakter międzynarodowy, ale to nie jest prawda, że to są stuprocentowo międzynarodowe, bo z reguły jest jakiś kraj, ma największą ilość udziałów i on oczywiście decyduje i wszystkie państwa starają się, biją się o tym, żeby najwięcej było jednak, większość przedsiębiorstw była zagraniczna. No, Niemcy są najlepszym przykładem, przecież jak wielka, olbrzymia firma niemiecka Nivea, znana w Polsce, prawda, jak chcieli Amerykanie kupić, to skończyło się na tym, że zarząd miejski się tam zadłużył i kupił, prawda, żeby broń Boże nie odeszło. To samo robią Czesi, to samo robią Francuzi, no wszystkie kraje to starają się utrzymać pewną równowagę. Bo sytuacja, w której, proszę pani, większość kapitału, większość przedsiębiorstw, większość banków, większość przedsiębiorstw twórczych, większość handlu, duża większość, zdecydowana, olbrzymia większość jest w rynkach zagranicznych, to powoduje to, że olbrzymie pieniądze co roku odchodzą, prawda, z naszego kraju, odchodzą za granicę. Jeśli chodzi o nasz bilans płatniczy, no to jest 60, 70, 80 miliardów. No i to jest oczywiście sytuacja nienormalna i tu te hasła są prawdziwymi. To brzmi tak socjalistycznie, że jesteśmy wykorzystywani przez jakiś wielki kapitał międzynarodowy. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jesteśmy wykorzystywani w tym sensie, że zysk odchodzi, prawda, z Polski. No ja mam praktykę amerykańską, mam praktykę kanadyjską. Kanada była w podobnej sytuacji. Była niesłychana ofensywa kapitału amerykańskiego i bardzo mądrze, to zresztą zaprzyjaźniony ze mną, bośmy mieli wspólny gabinet na uniwersytecie. Profesor Morton zorganizował, prawda, pewną koncepcję, która została zaakceptowana. Powstał specjalny urząd, prawda, kontroli zagranicznych inwestycji. Przyjęto zasadę. Bardzo prosimy, oczywiście przychodźcie do nas, ale jedyny warunek. Pewien procent zysku zostaje w Kanadzie, po to, żeby, prawda, rozwijać no, również wasze przedsiębiorstwo, prawda? To jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz, to, co wy produkujecie w Kanadzie, powinniście w maksymalnym stopniu wykorzystywać źródła kanadyjskie. I po trzecie, to, co produkujecie w Kanadzie, to się wychodzi na zewnątrz jako made in Canada. Czyli taki... A nie made in United States Improvisation, tak jak u nas. No my produkujemy wspaniałe Fiaty, produkujemy wspaniałe, proszę pani, Ople, no ale oczywiście to jest made in Germany, made in Italy, prawda? Bo jesteśmy tanią siłą roboczą dla Niemców, dla wielu innych nacji. Ale proszę, o tym, bo jesteśmy tanią siłą roboczą, tak? No proszę pani, siła robocza. No średnie koszty, że tak powiem, personalne w przedsiębiorstwach polskich, zagranicznych, to jest 35-37%. W Niemczech jest średnio 55-56%, w Stanach Zjednoczonych jest 60%. Więc oczywiście sytuacja wygląda w ten sposób, że Polak w stosunku, powiedzmy, do, no nie możemy mówić o Norwegii, bo Norwegia jest najbogatszym krajem, prawda, Europę, ale nie jest członkiem, ale w stosunku do Norwegii to jest 1:5, ale w stosunku do Niemiec to też jest 1:3, 1:4. To się mówi dobrze, ale różnica cen. Nieprawda.
bo artykuły, proszę pani, tablet w Stanach Zjednoczonych kosztuje 3 razy taniej niż w Polsce, prawda? Również cały szereg samochodów zagranicznych, prawda, kosztuje w Polsce drożej niż za granicą. I na tej smutnej konstatacji kończymy, ale tylko pierwszą część programu. Za chwilę państwo wiedzą, wrócimy do państwa. Już wróciliśmy do państwa. Przypominam, że pan profesor Witold Kierzun z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ekonomista, jest państwa i moim gościem. Panie profesorze, patriotyzm gospodarczy to jest takie hasło, które jak widzę jest dość modne na Zachodzie. Różni ludzie deklarują, że płacą podatki w swoim kraju. Tymczasem nasi polscy biznesmeni, najbogatsi, często chwalą się i podają to jako dowód zaradności, że płacą podatki za granicą. No i często słyszę takie hasło, bo przecież biznes musi zarabiać. I biznes robi to, co jest finansowo najkorzystniejsze i nie należy mieć pretensji o taki brak patriotyzmu gospodarczego. Na czym on polega, pana zdaniem? No nie, no proszę pani, oczywiście nie można przesadzać, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że sytuacja, w której nasi wielcy, że tak powiem, kapitaliści mają swoje rachunki gdzieś tam za granicą i tam płacą podatki, no to jest dla interesu, że tak powiem, społecznego polskiego, to nie jest korzystna sytuacja, więc tutaj można byłoby wymagać, żeby jednak no, doprowadzić do tego, żeby Polak, który w Polsce produkuje, prawda, żeby miał w Polsce rachunek i żeby w Polsce płacił podatki. Oczywiście jest to no, znana historia, prawda, wiadomo, że kiedyś były niesłychanie wysokie podatki w Szwecji, one się trochę obniżyły, ale w tej chwili w dalszym ciągu, no to jest znana historia tego wspaniałego reżysera Bergmana, prawda, który dostał tam ponad 90% podatku, no i wyemigrował, więc oczywiście to jest jakaś umówmy się, przesada. Że 90% to już jest tak, przesada. Tak, no to oczywiście to przesada, ale ja osobiście uważam, że to jest, no, to jest takie, no absolutnie powiedziałbym nawet tak nieeleganckie, prawda, jeśli ja w jakiś sposób jednak uszukuję swoje państwo, w którym no jakby nie było, prawda, mieszkam, no moja rodzina mieszka, czuję się Polakiem, prawda, no i to jest jak pewna forma, no, no jednak jakiegoś no. A co każdy obywatel polski taki nie aż tak bogaty może zrobić na co dzień, żeby okazać ten patriotyzm gospodarczy? No moim zdaniem przede wszystkim trzeba się jednak po pierwsze nie tylko właśnie obywatel, ale odpowiednie władze samorządowe, państwowe, prawda, no po pierwsze, no mam, prawda, staram się kupować, szukam przedmiotów polskiej produkcji, prawda, przede wszystkim. No staram się w jakiś sposób pomóc, prawda, na rozwojowi polskiej produkcji, polskiego produktu, prawda, nie szukam tego zagranicznego, no tym bardziej w ten czas, kiedy usługa zagraniczna, powiedzmy, jest absolutnie nie jest lepsza. No, no konkretny taki prymitywny przykład, no, ale no, łatwo, że tak powiem, że wizualny, prawda, jest Blue City, jest fryzjer, prawda, Gilbert, znana firma francuska, prawda, no kosztuje, ostrzeżenie kosztuje 70 zł. No, na ulicy Opaczewskiej jest polski fryzjer, prawda, i bardzo dobrze strzyże, no 30 zł, prawda, kosztuje, no więc u Gilberta jest kolejka, tutaj nie ma kolejki, no bo to jest swego rodzaju, prawda. Ale bo często postrzegamy, że zagraniczne jest lepsze, bardziej nas nobilituje. Właśnie nie. Zagraniczny bank. Akurat ja muszę to powiedzieć, że właśnie ja kiedyś tak chodziłem do Gilberta, no i ten właśnie Gilbert mnie tak ostrzegł z jednej strony lepiej, z drugiej gorzej. Także potem ostro domagałem się, prawda, poprawy, no poprawił mnie, prawda, no i od tego czasu przestałem tam już do niego chodzić. Wcale nie lepiej. Promuje pan Polskę. Wcale nie lepiej. Panie profesorze,
A mamy wcześniej... świetnych mamy i fryzjerów świetnych, mamy rzemieślników, proszę pani, polski hydraulik, prawda, we Francji, robi karierę synonimem taniego, a jednocześnie bardzo dobre. Panie profesorze, ale wcześniej mówił pan o czymś, co mnie zaciekawiło, o Polakach jako o tej taniej sile roboczej. Jak pan w tej chwili ocenia sytuację pracowników polskich, nie tylko tych pracujących w zagranicznych fabrykach, ale w ogóle na naszym rynku? W ogóle w dalszym ciągu, no, przede wszystkim jest problem tak zwanych tych śmieciowych, prawda, umów, no a poza tym jednak olbrzymi procent zarabia bardzo nisko, bardzo niskie ceny, bardzo niskie płace, także sytuacja, wie pani, ja tak się interesuję, nieraz tam zapytuję, prawda, osoby pracujące w sklepie, czy pracujące gdzieś tam cukierni, ile pani zarabia, ile, no to są płace poniżej 2000, prawda, praktycznie rzecz biorąc, a poza tym jest, no, bardzo wysokie są odpisy, prawda, z płacy, także nasze płace są bardzo niskie, zresztą między innymi to właśnie jest jednym z podstawowych efektów naszego umierania, prawda, no przecież wymieramy, no, Polska, prawda, powoli, no, nie, wcale nie tak powoli, to jest kwestia, prawda, kilkudziesięciu lat będzie nas bez mała połowa, prawda, także... Ale w innych krajach wcale nie tak, katolickich, no, niekiedy przyrost naturalny jest większy. Jednak, no wie pani, w innych krajach, na przykład we Francji jest wysoki przyrost naturalny, który wiąże się z tym, że jest bardzo, bardzo, bardzo silna motywacja, że tak powiem, dodatków rodzinnych, prawda, praktycznie rzecz biorąc, ktoś tam ma więcej dzieci, tam... Czyli nie groźby, nie dokonuje aborcji, tylko pieniądze motywują ludzi. Oczywiście to odgrywa kolosalną rolę, bo koszt wychowania dziecka przecież jest olbrzymi. W tej chwili problem to jest problem przedszkola, problem, bo oczywiście panie też pracują, prawda, więc trzeba zabezpieczyć jakoś, prawda, to przedszkole, czy tam jakąś formę, prawda, opieki nad dzieckiem, to w tej chwili jest niesłychanie kosztowne, także dziecko w tej chwili to jest praktycznie, żeby dla młodych małżeństw to jest niesłychany luksus, powiedziałbym, prawda, wytworzyła się taka sytuacja, no jest cały szereg rozmaitych rozwiązań, prawda, no, rozwiązania rosyjskie, no, rozwiązania proponowane zresztą u nas przez profesora Rybińskiego, prawda, że pierwsze dziecko, powiedzmy, na pierwsze dziecko dostaje się 1000 zł do 18 roku życia, na drugie tam 700, na trzecie 500. No i to jest oczywiście w budżecie, to byłoby dobre kilkanaście miliardów, no ale to by się jednak opłaciło, prawda, bo trzeba pamiętać jednej rzeczy, że to radykalnie zmniejszające się nasze zatrudnienie i zwiększenie ludności, no to kładzie zupełnie cały system emerytalny. No zapewniam panią, że jak pani będzie szła na emeryturę, to jeśli pani dostanie 300 zł, to będzie bardzo dobrze. Znaczy, szczerze mówiąc, nie liczę na państwowy system emerytalny i to samo wszystkim doradzam. I staram się już teraz myśleć, tak, bo oczywiście, nie mam kompletnie zaufania do pani, tego systemu. Z drugiej strony, dane statystyczne, my jesteśmy, że tak powiem, na końcowym miejscu w Europie, jeśli chodzi o oszczędzanie. Olbrzymia większość Polaków nie oszczędza, nie odkłada. Często nie ma z czego. No więc właśnie o to chodzi. To jest pytanie, prawda, dlaczego? No mówi się, że nie mamy zmysłu, nie myślimy, prawda, pisze się, że Polak zamiast oszczędzać, to kupuje sobie, prawda, no, tak, samochód. No, fakt jest faktem, że my jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę samochodów na 1000 mieszkańców po Niemczech. W Warszawie na 1000 mieszkańców jest więcej samochodów niż na 1000 mieszkańców w Berlinie i w Paryżu. Oczywiście te samochody, średni wiek naszych samochodów to jest 12 lat. Więc to są, powiedzmy, stare graty, no ale jeżdżą wszyscy, prawda, jest olbrzymi rok. Więc to z drugiej strony to też jest problem, prawda, gdzieś takiej postawy, no a poza tym, no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że, proszę pani, mamy 13% bezrobocia, ale trzeba do tego dodać Polaków pracujących za granicą. No oficjalnie się podawało 2 miliony, to ostatnie dane, prawda? Także Polaków nierejestrowanych, na przykład jest mnóstwo Polaków w wolnych zawodach, którzy nie idą się rejestrować jako bezrobotni. Przedsiębiorcy drobni, których jak firmy upadają i zostają bez środków do życia, to też się nie zarejestrują. Ludzie
na których pracodawcy wymuszają samozatrudnienie. Nie ulega wątpliwości, że jakiś procent jest fikcyjny. To ludzie, którzy działają, prawda, że tak zwanej szarej strefie, prawda, a meldują się, jak ja są bezrobotni po to, żeby mieć opiekę, prawda, lekarską. Ale jak pan patrzy, panie profesorze, na to, co teraz robi rząd, w tej chwili rządzi rząd Platformy Obywatelskiej, na posunięcia gospodarcze tego rządu, na to, co się dzieje z OFE, to pan sobie myśli, że dokąd zmierzamy? Nie, proszę panie, jeśli pani patrzy, czym się zajmuje Sejm, no to proszę panie, problematyką bezrobocia, problematyką rozwoju polskiego przemysłu, problematyką inwestycji, no to ja sobie nie przypominam. Natomiast najważniejsza sprawa to jest sprawa, prawda, marzeń gejowskich, prawda, oczywiście ważna sprawa, bo to jest jakaś mniejszość bardzo nieliczna, bo to jest maksimum 1,5-2%, prawda, która oczywiście też wymaga ludzkiego traktowania, no ale no cały rozlam, że tak powiem, w Platformie Obywatelskiej, olbrzymie dyskusje to właśnie są na tym tle, prawda. Teraz znowu są problemy wewnątrzpartyjne, jest konflikty w Platformie, to cały czas jest tematyka marginesowa, podczas kiedy sytuacja Polski jest bardzo, bardzo ekonomiczna, jest bardzo poważna. No, w tej chwili co nam grozi? Praktycznie rzecz biorąc, to ocena OECD wieloletnia, prawda, nasz dochód narodowy będzie 1,9, prawda, w tej chwili mamy 60 mniej więcej. Dwa średniej europejskiej, no czyli w ogóle praktycznie biorąc nie mamy szansy. W związku z tym, no ludzie, jeśli dane statystyczne jednoznaczne zeszło półrocze, że 70 tysięcy znowu wyemigrowało, wyjechało z Polski, czyli powiedzmy 150 tysięcy rocznie, plus prawda 40 tysięcy więcej umarło niż urodziło się, no to 300 powiedzmy tysięcy rocznie Polaków odpływa, no i wreszcie no po prostu państwo nasze jest w perspektywie, prawda, ale polityka, generalna polityka to jest polityka tu i teraz, żeby teraz była tak zwana ciepła woda, prawda. Natomiast trzeba mieć konkretny plan rozwojowy, prawda, trzeba wspólnie dyskutować i trzeba wspólnie dyskutować, dlatego że u nas jedna partia z drugą partią, prawda, to ci są te zdrajcy, a ci są znowu tacy, ci są, prawda, nie, po prostu są problemy podstawowe, do których wszyscy powinni się razem zebrać i zastanowić się, co robić, prawda. I ale politycy tak, to takie trochę cyrkowe małpy, oni nie myślą o problemach, oni robią show, oni zbierają popularność. No właśnie na tym dowcip polega na obrowanie. Poza tym no, poziom, no, muszę powiedzieć, że no, jak słyszę, czytam w gazecie, prawda, o tych historiach, że tam jeden, prawda, pobił policjantów, drugi tam no, chwalił się swoimi tam jakimiś tam częściami męskimi swoje, częściami ciała. Ciała. No, poseł Hoffman. No przecież to nie są, na miłość boską, to nie są policjanty. I fakt jest faktem. We wszystkich badaniach prestiżu zawodu, we wszystkich, na pierwszym miejscu jest profesor uniwersytetu, co mi sprawia pełną satysfakcję. Natomiast politycy są na zawsze na jednym z ostatnich miejsc. Nawet znam badania prestiżu, gdzie polityk jest poniżej niewykwalifikowanego robotnika. No więc sytuacja, w której mamy klasę, że tak powiem, polityczną, która nie ma szacunku powszechnego, prawda, no to trzeba zastanowić się nad systemem doboru, trzeba zastanowić się nad systemem, a poza tym nad systemem trzeba sobie zdać sprawę. Sytuacja Polski perspektywicznie w tej chwili jest krytyczna. Nie ma co, trzeba sobie aż krytyczna? Wyraźnie powiedzieć. No oczywiście, no, jeśli wymieramy, jeśli proszę pani, co roku, prawda, masę ludzi wyjeżdża z Polski, jeśli mamy olbrzymie, przecież to jest rekord europejski. W żadnym kraju taki procent ludzi nie wymigrował. A polityków to nie martwi. Proszę. Nie, a polityków to nie martwi. No, nie. No dobrze, właśnie o to chodzi, że nie bawię. No więc dlatego trzeba ustalić inne kryteria doboru polityków, prawda? Trzeba stworzyć zupełnie inny jakiś system. I stąd powiedzmy te protesty, których ja oczywiście formy, prawda, nie pochwalam, ale z tego wynikają. Młodzież, proszę pani, jest, no przecież młodzież nie ma perspektywy, no. Kończy studia, no i co? Jest ile? 250 tysięcy były takie dane, prawda, po wyższych studiach bezrobotnych. Chyba nikt nie ma perspektywy. I jedzie, tak, ale jedzie, proszę pani, do Niemiec. Niemcy mają zapotrzebowanie ponad milion. Niemcy się rozwijają wspaniale. Niemcy są w tej chwili drugim eksporterem na świecie, czwarty kraj na świecie, jeśli chodzi o potęgę gospodarczą, mam w dalszym ciągu olbrzymie zapotrzebowanie. To jest sytuacja,
trzeba sobie uczciwie powiedzieć, nie zaklamywać się, że jest bardzo dobrze, no bo tam trochę większy eksport, a trochę to, jakieś tam fragmenty i zajmować się problematyką, no jednak w stosunku do sytuacji naszego kraju marniny słowo, ale trzeba, no i poza tym przestać wreszcie, że do tych wzajemnie, prawda, no oskarżać polityczne, a poza tym, proszę Pani, panie profesorze, musimy kończyć. Niestety, ale to święte słowa podpisuje się pod tym, co pan profesor mówi. Pan profesor Witold Kierzun z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ekonomista, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Politycy do roboty, a państwo niech zostaną z Superstacją. Dziękuję bardzo. Do jutra.